7. Jest to wniosek do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na rok 2014 zadań związanych z wykonaniem obwodnienia na osiedlu Przewóz i Dybicki. Paragraf 1. Rada Dzielnicy 13 Podgórze wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na 2014 rok zadań pod nazwą przebudowa ulicy Wrobela wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ulicy Rybytwy wraz z odwodnieniem. Projekt na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Wrobela wraz z odwodnieniem zlecił Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ze środków pochodzących ze wspólnoty gruntowej w przewozie i w chwili obecnej wydawana jest decyzja z RID dla tego zadania. Dla ulicy Rybitwy firma zewnętrzna wykonała ze środków budżetu miasta Krakowa dokumentację przebudowy ulicy i odwodnienia. Powódź w 2010 roku i ostatnią chwilę opady deszczu pokazały, iż brak odwodnienia oraz wybudowania na końcówce rowów Bolicka i Wrobela miejsc na stanowiska pompowe wraz z drogą dojazdową w nawiasie droga dojazdowa po ulicy Wrobela powoduje notoryczne podtopienia budynków i dróg. Wprowadzenie wyżej inwestycji do budżetu miasta Krakowa jest niezbędne ze względów na bezpieczeństwo mieszkających w tym obszarze osób. Koszty pompowań oraz stropy w budynkach powodują, że wykonanie tych inwestycji powinno stać się priorytetem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na tym terenie. Paragraf 2. Uchwała podjęcia uchwały jest z nim podjęcie. Uzasadnienie. Realizacja zapisu stanowi. Otóż wsłuchując się w głos mieszkańców i obserwując sytuację ostatnich jakby opadów deszczu, wygląda na to, że bez względu na to, czy w Krakowie jest pogód, czy Wisła jest wysoka, czy nie, obecny zmieniający się jakby klimat, czy zmieniająca się pogoda, czyli intensywne, krótkotrwałe, ale bardzo intensywne opady deszczu powodują, iż ani układ odwodnienia powierzchniowego nie zapewnia bezpieczeństwa na tamtym terenie. Rowy odwodnieniowe, które zbierają tę wodę powierzchniową, mimo niskiego poziomu Wisły, nie są w stanie przejąć, albo brak tych rowów też, nie są w stanie przejąć wód opadowych powierzchniowych. Woda opadowa powierzchniowa dostaje się, proszę Państwa, do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna nie jest w wykonaniu grawitacyjnym, tylko jest na budowie kilku, chyba 6 czy 7 przepompowych. W związku z tym zatapiana jest kanalizacja sanitarna, która powoduje, że mieszkańcy w tym obszarze nie posiadają wtedy kanalizacji sanitarnej. Są cofki kanalizacji sanitarnej i potem musi nastąpić przerzut jakby kanalizacji sanitarnej do rowów, no co powoduje totalne, już nie mówię o biologicznych rzeczach, ale również, ja już mówię, dyskomforcie, ale to poważne problemy, łącznie z tym, że tak jak miał ulicę Wrobela do pętli, nie może jeździć autobus, ludzie nie mogą wyjechać do pracy ze względu na poziom wody i te wszystkie komplikacje, które wyglądają, powoduje wysoki stan. Jest to głos w tej sprawie, ja rozumiem, że oprócz tego pisemnego głosu też będę próbował interweniować, żeby w tym budżecie miasta i wszystkich, którzy mają wpływ, to też bym prosił, szkoda, że nie ma Pani Radnej Miasta, bo też bym prosił o to, żeby w tym budżecie miasta znaleźć się te zadania. Tym bardziej, że w tamtej kadencji jako ówczesny Radny Miasta prowadziłem zadanie, jeżeli chodzi o dokumentację, która w tym roku jest dokończona. A w osiedlu Przewóz, wspólnota gruntowa, podpisanie w porozumieniu z własnych środków finansuje projekt. Mam nadzieję na poparcie Rady. Otwieram dyskusję. Pan jest pan. Przede wszystkim tak. Chciałem podziękować Zarządowi za chyba też na tam wniosek na tym też. Głównie na podtopienie. Tak. Ale oczywiście głos Państwa radnych jako najdalej rozumie tylko sterunku. Jeżeli miałbym jakiekolwiek zastrzeżenia do tego, do tej uchwały, to tylko takie, że Państwo nie wspomnieliście o innych aspektach, typu na przykład
taki podstawowy, bo z samą infrastrukturą odwodnienia po wykonaniu takiej infrastruktury odwadniającej będzie można, nie wiem, na przykład położyć chodnik i nie wiem, starać się o przejścia dla pieszych, dodatkowe oznakowania zatoczeń przystankowych i tak dalej. Najprostsza sytuacja. Chciałem kiedyś wykonać przejście dla pieszych w rejonie ulicy Golikówka, przystanku autobusowego Rybitwy. Dostałem odpowiedź, brak poboczy. Nie jest to zgodne, nawiasem mówiąc, z przepisami o ruchu drogowym. Nie może zostać wykonane. Na ulicy Rybitwy, główna ulica osiedla Wyszyń, Państwo nie mają metra chodnika. Panie Wyszyń. To nie zostało mnie, to już proszę. Ale powiem dlaczego, że to nie zostało. Jestem jako, że tak powiem, zaszczepiłem zarząd tą myślą i jestem autorem jakby tekstu. Oczywiście jest to projekt uchwały zarządu. Jest pełne poparcie mojego towarzystwa. Niemniej jednak, panie Wiśniu, jeśli mamy mówić o tym, że nie ma chodników, to w miejscu, w którym w Krakowie nie ma chodników, jest wiele. Natomiast wiemy dobrze, i pan wie, i ja wiem, i część rady wie, że w jednym i w drugim projekcie mówimy o przebudowie ulic i odwodnieniu. Przebudowie ulic jest również chodnik. Tak, tak. I uważam, jeśli nie rozmienimy się na drobne, to chodzi o chodniki i inne rzeczy. Nam głównie chodzi o odwodnienie. Mamy odwodnienie, jest to element infrastruktury drogowej, jak nowa droga, chodnik, kanalizacja. To jest jakby element, żeby nie powodować tego elementu, że mówimy o chodnikach, bo można rozdzielić, że brak, znaczy oświetlenie jest, że brak chodnika, niewłaściwy tam stan nawierzchni, przejście dla pieszych. W tych obydwu projektach są to kompleksowe projekty. Chciałem powiedzieć też, bo było pytanie w międzyczasie, czy nie jest długi w treści, nie było uzasadnienie, nigdy nie jest treść, odcina się. W związku z tym uważam, że to się powinno znaleźć, i tu przekonałem koleżeństwo i tych, którzy się zapytali, że to się powinno znaleźć właśnie w treści, a nie w uzasadnieniu. Żeby, a też nie może być ta uchwała zbyt duże rozbudowana, bo nikt tego tak naprawdę nie. To powinno być. Mi się wydaje, że udało się chyba w takim żołnierskim meldunku powiedzieć, o co chodzi. Jak ktoś nie zna sprawy, jest w stanie chyba z tego wywnioskować. Rzeczywiście to nie jest tekst zamknięty i zbiorowa mądrość rady tutaj. Wsłuchujemy się jako zarząd tutaj w Państwa. Przepraszam, że zszedłem, ale to w ramach jakby, dlatego że pisaliśmy szczegóły. Dobrze, znaczy powiem panu tak, obydwoma rękami podpisuję się pod tekstem tej uchwały. Kończąc jakby moją myśl, uważałem, że to jest ważny punkt, który mógłby być zawarty, ale powiem szczerze, że akurat nie wierzę, żeby ktoś samym tym tekstem się przejął. Jeżeli rzeczywiście będzie wola, nie wiem, Rady Miasta, poparcie, nie wiem, może przewodniczącego, może jeszcze kogoś, to ten budżet zostanie przeforsowany. Na pewno nie zmieni tego 2-3 zdania więcej. Jeszcze raz dziękuję za... Tym bardziej, że to ma być narzędzie do tego, żeby do tego, żeby to wprowadzić, a nie inne. To ma być następne narzędzie. Proszę bardzo, panie. Znaczy, wiedzieliśmy się, że to jest jednoznacznie napisane. Przebudowa ulicy Rybnicy wraz z odwodnieniem. Czyli tak na pewno sprawę... Kompleksowa sprawa. Kompleksowa. No, jakby to jest pierwszy rzędowy projekt. To są nazwy dokumentów, a dokumenty dokładnie te. Natomiast ja tu też prosiłem Bogusię, żeby, bo czytam tą drugą część tego paragrafu, może ja to tak odbieram. Ale trzecia linijka, jakbyście Państwo prześledzili i ten. Chodzi mi o to, jest napisane tak. Ostatni artykuł Pan Deszczu pokazał, iż brak odwodnienia oraz wybudowania na końcu celowu. Czy nie należałoby tu po tym, oraz powtórzę, ja wiem, że się nie powinno znaleźć w notarze, ale brak wybudowania. Znaczy dopisać to słowo brak oraz. Chyba, że ja brak po prostu. Ale jeszcze raz, bo analizuję. No. Pomyśl roku do przeczytałem spokojnie. I brak odwodnienia oraz wybudowania na końcówce rogów. Oraz brak wybudowania. Słowo brak. Ale to jest... Ja nie wiem, czy dwa słowa brak koło siebie nie powoduje... Nie, jak to jest zamierzone, to nie powoduje. Ale rzeczywiście będzie jaśniejsze. Ale słowo oraz łączy. Ale oraz jest! No jest, więc mówię.
oraz, ale może oraz... Proszę Państwa, brak odwodnienia i brak wydobywania na końcówce rowu. Nie chodziło o słowa czy końcówce, czy ale sam pan to powiedział, brak. Fajnie zrozumiałem. Ale i, ale i gdyby było i a brak odwodnienia i wybudowania. Bo ja się tam oczywiście. Zróbmy się, że to jest literówka, to nie stanowi zmienia sensu. Nie tylko chodzi o literówkę, tylko czytam to i drogą literaturę. Proszę Państwa, ja to czytałem, pisałem to z głowyczki, jak nie powiedział z niczego, jak czytałem, to mi bardziej chodziło, czy ta słowo końcówka jest. A razem to wspólną decyzją uznaliśmy, że ta końcówka jest, napisaliśmy zakończenie rowów, to byłoby nie jedno. Zastępujemy, proszę Państwa, słowo wraz. Proszę Państwa, brzmiałoby tak, iż brak odwodnienia i wybudowania na końcówce rogu w golibówkach Grobela, Wilna, Sarnika, słowo zastępujemy i oraz skreślamy i piszemy i. Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie. Jestem polonistą, ale dobrze pan. Nie pan tam do wysyłku do sprawienia, ale są... Dziękuję panie drogu, trochę o to, mi pan brał pan i w serce już się śmielę. Nie, pan Szujdu. Czy coś do tego, znaczy proszę Państwa, nie czarujmy się. Ta uchwała to jest narzędzie w ręce. Jest pytanie tylko w której. Ale również ja bym prosił, żeby swoimi kanałami, ma pan wpływ na pana radnego z tamtego okręgu, jest pan radny Szymański. Przepraszam, bo tak od dawna nie widziałem. Jeżeli pan myśli, powiedzmy, że ma. Nie, ale myślę, że jest z pana radnego Szymańskiego, jest z tamtego rejonu. To jest kwestia, to jest nieważne, rozmawiajmy z każdym. Wydrukując tą uchwałę, prosiłbym, czy kolega Jacek, i ja będę rozmawiał z prezydentem, z wiceprezydentem, żeby wprowadzić, kolega Adam, koleżanka nieobecna, bo pan został pan, jak koleżanki nie ma, to się może tylko zadać do pana, tak mówiła, że wszystkie sprawy to pan Adam, jak tylko, nie do mnie. Tak, ale tak mówiła, że mówiła, jak nie ma, to pan Adam wszystkie te sprawy... Nie zgadzam się na to, ja przekazałem. Nie, ale przy radzie to mówił. Jest dobra dana. Że jakby mnie nie było, to pana to i panu Adamowi też. A jak pan wziął 3000, to nie było. Został pan. Proponuję na wniosek. Panie Jacku, proszę uważać na sesji. Pan Adam dostał 3000 na sesję. Ale ja nie dostałem. Proszę uważać na sesję. Proszę pana, żółta kartka za nieuwagę. To dostały dzieci. Żółta kartka za nieuwagę. Proszę pana, ta poprawka. Co jest dzieci? Panie Przewodniczący, jedno pytanie. Tak. W jakim okresie zapadają takie decyzje? Teraz. Czas, proszę Państwa. Dwa zdania. W okresie, proszę Państwa, budżet miasta na każdy następny rok szczotka jest zrobiona do miesiąca września. Praktycznie jak się kończy jeden budżet, jest uchwalany, to zaczyna się już pracować nad następnym, bo to jest dokument, który dysponuje 3 miliardy złotych. I to nie da się zrobić 2 tygodnie ani 2 miesiące. Projekt tak naprawdę przymiarki już teraz robią ZIKI, już robią różne instytucje, w związku z tym teraz jest okres wakacyjny i zaraz powakacyjny jest najlepszym okresem do przymiarek, żeby można było, żeby budżet się rutował. Dobra, rozumiem, że nie znaczy ja chcę uczyć się znowu oba tematy są ważne, tylko trzeba być też racjonalnym. Grobela, proszę Państwa, koszt inwestycyjny to jest 2000 euro. Są grubi. Myślę, że wybitku będzie... 10. No nie. 11? Nie. Wybitku o 15 milionów. Ale kiedyś trzeba zacząć. Nie, nie no okej, okay, bo nie, ja tylko mówię, nie? Panie Basiu, spokojnie, to jest bardzo ważny temat. To są drogie tematy, niemniej jednak jest już projekcja finansowa na lata 2014 i mi się wydaje, że jeśli miasto nie przystąpi do tych projektów, jeśli to, co mówi pani Basia o tych półkach i dokumentacjach na półkach, kilkaset tysięcy wydano na jeden projekt, a ten drugi jest praktycznie... Jest zatwierdzony już.
PPP, czyli praktycznie to jest publiczno-prywatny, bo dała go zewnętrzne pieniądze z budżetu poszły. W związku z tym niech to będzie robione przez 5 lat, niech to będzie w systemie wieloletnim. Dla nas jest ważne, żeby zadanie zostało wprowadzone do WPF. Oczywiście, że tak. Bo inaczej będzie za długo robili tam do życia, bo to jest gdzieś. Tak jest. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Oczywiście to jest ta poprawka, nie głosujemy, bo to jest literówka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 7? 16 osób za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie. Czyli 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 7.